Draft Camp, edycja numer 39. Przed Wami wielki finał zbrodnicy, pojedynek Los Angeles z Milwaukee. Na dzień dobry, Maciej Cichoń z takim oto zgrabnym layupem. Było to naprawdę bardzo efektowne, ale zostajemy na tej połowie, bo Wiktor Karasiński bawi się w Lukę Doncicia. Step back free, siedzi. Milwaukee przejmują dowodzenie, 11 punktów z rzędu, Mikołaj Sus spod kosza. W następnej akcji Igor Mastalerz, pivot na obrońcy i są dwa punkty. W tej akcji świetne zbiegnięcie Kuby Wierzejewskiego, dzięki czemu Cichoń miał miejsce do rzutu, tripla. Hubert Prokopowicz z piłką i wchodzi z faulem. Milwaukee wciąż na prowadzeniu. Cichoń z ładnym crossoverem. Ten to ma dobre mówcy, co? Jumpshot i punkty dla LA. W następnej akcji kolejne punkty tego gracza. Trójka od tablicy. Kamil Łuczak wchodzi na lewą stronę. Punkty dla Milwaukee. Kolejna akcja tego grajka i robi dokładnie to samo. Jest nie do powstrzymania. Świetne podanie do ścinającego Aleksandra Kreta. Ładny pivot i punkty od Mariusza Olejnika. LA przegrywa dwoma. Wiktor Karasiński decyduje się na trójkę, siedzi. I w następnej akcji również. Jest to tak zwany hit check i dokładnie tak, ta ręka płonie. Ostatnie sekundy pierwszej połowy, piłka nie wpada, Jakub Gostowski dobija, 45-41 dla LA. Mariusz Olejnik gubi obrońcę, floater oddechy. Zbiórka Mastalerza. Co znalazł Eryka Sławińskiego na trójce? Nikola Jokić. Trójka wpada. Ładne podanie lobem do Susa. Kolega trafia layup spod kosza. Wiktor Karasiński. Hesitation. Obrońca daje się zrobić. Są punkty. Dobre podanie. Punkty od Witkowskiego. Hubert Prokopowicz. Mocny kozioł. Postraszył obrońcę i spalił trójkę. Pivot pod kosz, ale no tym razem punktów nie ma, dobra obrona. Grzegorz Parys, co wywalczył? Są dwa punkty. Druga akcja. Nie no, chłopak uruchomił takeover na ofensywnej zbiórce, 4 punkty z rzędu. Prokopowicz, wejście pod kosz. Z faulem, 4 punkty przewagi dla Milwaukee pod koniec trzeciej kwarty. Wynik cały czas wyrównany, żadna z drużyny wcale nie próbuje zakończyć walki. Wiktor za 3. Cichoń, ładny kozioł za plecami, zdobywa 2 punkty. Efektowny power move, baby Shaq, trafia. Po drugiej stronie Igor Mastalerz zabrał się do pracy. 11 punktów w samej tylko czwartej kwarcie. Maciej Cichoń, aż 17 punktów w tej fazie meczu. Dobry cross, dobre wejście pod kosz. Jumpshot po koźle, piłka nie wpada czysto, ale wpada. Mamy remis 84-84, piłka otrzymuje Hubert Prokopowicz, pump fake, poczekał i trafił od tablicy. Jest prowadzenie dwupunktowe i w ostatniej sekundzie rzut rozpaczy Wiktora Karasińskiego. Piłka prawie wpadła do kosza, już była w środku, ale nic z tego. Milwaukee wygrywają, są mistrzami 39. Draft Campu, 86-84. Gratulacje dla obu drużyn za świetny, emocjonujący mecz.